Jesteśmy w Gąsawie. Miejscowość ta, dosyć niewielka, jest bardzo znana w annałach historii z wydarzenia, które działo się tutaj w 1227 roku, z tak zwanej zbrodni gąsawskiej, czyli zamordowania księcia krakowskiego Leszka Białego. Jak doszło do zbrodni gąsawskiej? Wszystko zaczęło się od 1138 roku, kiedy to zmarł książę Bolesław Krzywousty. Pozostawił on po sobie testament, zwany ustawą sukcesyjną, która dzieliła cały kraj między jego synów. Z czasem doprowadziło do tak zwanego rozbicia dzielnicowego, to znaczy, że rządy w Polsce przejęło kilkunastu bądź nawet kilkudziesięciu książąt piastowskich, którzy prowadzili ciągłe spory i wojny między sobą. Zgodnie z zamysłem Bolesława Krzywoustego, władzę w kraju powinien pełnić tak zwany senior, czyli najstarszy z rodu Piastów. On oprócz swojej dziedzicznej dzielnicy również dostawał tak zwaną dzielnicę senioralną, co czyniło go najpotężniejszym władcą w kraju. Pełnił on tytuł seniora oraz tak zwanego księcia krakowskiego. Na początku listopada 1227 roku książę krakowski Leszek Biały zwołał do Gąsawy zjazd dzielnicowy wszystkich książąt piastowskich. Miano rozwiązać kilka bardzo ważnych spraw, na przykład próby uniezależnienia się Pomorza i namiestnika Świętopełka, kłótnie księcia Władysława Odonica. Na zjazd nie przyjechali zarówno Świętopełk i Odonic. Natomiast książęta dyskutowali o sprawach politycznych, gospodarczych i społecznych. Rankiem 23 albo 24 listopada na zgromadzonych książąt dzielnicowych napadła drużyna rycerzy z Pomorza. Książę Henryk Brodaty został ciężko ranny, kiedy jeszcze spoczywał w łóżku, natomiast książę krakowski Leszek Biały, który zażywał wówczas kąpieli, uciekł nago z łaźni i dopiero pod Marcinkowem, jakieś 2 km od Gąsawy, został zabity przez rycerzy z Pomorza. Do dzisiaj nie wiadomo, kto dokładnie zlecił zbrodnię gąsawską. Być może był to książę Władysław Odonic, a być może był to namiestnik Pomorza Świętopełk. W każdym bądź razie śmierć Leszka Białego zakończyła pewien okres w historii Polski. Okres w miarę silnej władzy senioralnej. Na zjednoczenie Polski trzeba było teraz czekać kolejne 100 lat.